Dzień dobry kochani, a oto nowy ochroniarz tego pubu, kolektyw piwny, z buteleczki do nie wiem, jakoś tak, czy z beczki do buteleczki, a tak, dokładnie. Jak wam się podoba ten ochroniarz? Dzień dobry, witajcie serdecznie. O, to jest taki, słuchajcie, ochroniarz, że trzeba go bronić, nie? I chronić w ogóle, bo generalnie wszyscy się z niego śmieją, nie? Słuchajcie, niby Rasap jest morderca, a tymczasem no wszyscy mają bekę, nie? W ogóle, sami słyszycie, no masakra jakaś, nie? Daniu! Usiadł tyłem, ma wszystko głęboko w nosie, swoim panciem siedzi, Crazy Tommy, i tyle, co na to poradzimy. No, a oto ja, no, żeby nie było. Także co, do kontaktu. A ten siedzi sobie. No. Teraz. Co pan powie? Co pan by się napił? Wódki czy wina? No. Poszedł chyba do baru poprosić o jakąś, nie wiem, o co. A my tu jemy pyszne zapiekanki. O, ktoś tam zapiekaneczkę jedną. No, a tu już tą kawę zostawię, bo ja wszystko zjem. A nie jest. Danusz, halo, panie. No, ludzie mówią, że śliczny, nie? Ogólnie, no, tylko takie niektóre tam z Elbląga mówią, że jest mega brzydki, nie? Ale co oni tam wiedzą? Pa, do kontaktu. No, także jestem tu w kolektyw piwny. Ja sobie, kochani, idę do sklepu. Ktoś powie, jak ty sobie poradzisz? Poradzę sobie. To ja ponoć jest w miarę widno. Mimo, że nie wziąłem laski, to sobie jakoś poradzę, bo akurat wiem, gdzie jest sklepik. Sklepik jest mniej więcej tutaj. Ja teraz sobie, proszę bardzo, zobaczcie. Dobra, muszę sobie matać ścianę. Ale wiecie, że ogólnie jakbym był bez alkoholu, to bym się wstydził. O, i tu jest sklep. Ale chyba jeszcze otwarty. O, otwarty jest, dobra. To ja na razie robię, kochani, pauzę. Dobry wieczór. O, dobrze. Papieroskim poprosił jakieś setki, dobrze? Tylko przerwę. Mogą być. No dobra, wysiadłem sobie, kochani, z nocnego sklepiku. Także dzięki temu też łatwo znaleźć. Jest tutaj na Marymoncie generalnie pub Moni. I muszę chyba tu iść w tym kierunku. Tak, kupiłem sobie do domku jeszcze piwko, kupiłem sobie papierosy. Rzadko patrzę, rzadziej. Kurczę, chyba już jestem koło Moni, bo tu są stoliki. Naładowanie baterii. Ej, no dobra, ale tu chyba jest. Spędzić drzwi. A, znalazłem. Jest, okej, okay, dobra. Super, ja tu jestem dzielny, co? Przyznacie sami. No ogólnie, kochani, będę kończył, bo mi się kończy bateria. Pomyliłem drzwi o jedne w lewo wcześniej, ale tak to jest, nikt się nie widzi. Ale ogólnie sobie jakoś tam poradziłem. Jeszcze na koniec zobaczcie na ochroniarza. O, to jest ochroniarz. Tak, najgroźniejszy pies w okolicy, więc jak się ktoś go boi, to niech się nie boi. Albo jak uważa, to pa, buźka.